I cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie builda wersji deweloperskiej. Jest to wersja nazwana jako 2020.4. Tu jak sobie wejdziemy w pomoc o programie, tak, to zobaczycie, tak, zobaczymy, że mamy tutaj 2020.4. Silnik graficzny OpenSyngraph jest w wersji 3.6.5. Także ja tego builda sobie przygotowałem sam poprzez skompilowanie kodów źródłowych na Linuxie. Jest do tego skrypt, więc nie było to całkiem trudne. A builda wykonałem samodzielnie, chociażby dlatego, żeby tutaj w opcjach renderowania móc sobie włączyć nową scenerię świata. Dlatego, że nocne buildy pod Windowsa są tylko robione i tam jeszcze ta opcja jest, ale jest niedostępna, dlatego, że jest używana starsza wersja OpenSyngraph z powodu jakiegoś tam błędu rysowania tekstu, ale który podobno został już w końcu rozwiązany. Więc możliwe, że i na Windowsie będzie już nowsza wersja OpenSyngraph dostępna. W każdym razie ja właśnie zainstalowałem sobie tutaj to na Linuxie i zbudowałem samodzielnie i też pobrałem specjalnie scenerię właśnie w tej wersji 3.0. Są to okolice Edynburga w Szkocji. Tutaj ręcznie sobie pobrałem tą paczkę ze scenerią i ją dodałem w launcherze. No i właśnie to jest pierwsza duża nowość w nadchodzącej, no i nowszej wersji Flight Geara, że będziemy mieli właśnie nową scenerię całego świata. Na razie nie ma jeszcze całego świata. Nie wiem w zasadzie, jakie są postępy prac tutaj, jeżeli chodzi o cały świat. Na razie mam tylko ten wycinek tutaj Szkocji. No i zobaczymy sobie też, jak wygląda ta sceneria, jak sobie wystartuje. Ale zobaczmy sobie, co mamy jeszcze. Mamy jeszcze fotoscenery, tak, z satelity, czyli realistyczną fotoscenerię ze zdjęć satelitarnych. I to jest druga ważna nowość w nadchodzącym buildzie dla Flight Geara. Także sceneria będzie wyglądała, no mam nadzieję, dużo, dużo lepiej. Będzie to duży postęp dla scenerii, która no jednak jakby nie było kulała i była takim dużym minusem, jeżeli chodzi też o loty Visual Flight Rule, gdzie sceneria była uboga i no jedynie teren dało się rozpoznawać po jakichś tam akwenach wodnych najbardziej. I zobaczmy sobie jeszcze opcje graficzne. Mamy, ja mam teraz opcję Custom, gdzie tutaj udostępnia mi się przycisk opcje zaawansowane i możemy sobie zobaczyć, co tu się zmieniło. Przede wszystkim mamy tutaj podział na niską specyfikację. Włączmy to sobie. Tak wygląda niska specyfikacja. Albo możemy sobie włączyć atmosferyczne rozpraszanie światła. Oczywiście tak świat wygląda dużo lepiej, jeżeli mamy włączony ten ALS, czyli atmosferyczne rozpraszanie światła. Tutaj, jak zauważyłem, jedyna rzecz, która mi się podoba w tej niskiej specyfikacji, to samolot, że on jest biały i to jest, no tak powinien według mnie wyglądać ten samolot. Oczywiście tu nie ma shaderów, jakichś tam refleksów i takich bajerów, ale jest kolor biały i on po prostu wygląda, a jak damy sobie ALS, to jak dla mnie, no wygląda jak ten beton płyty lotniska, więc no nie wiem, no po prostu te shadery tutaj troszkę psują ten efekt białości tego samolotu, jak dla mnie przynajmniej. No tak samolot wygląda dużo fajniej. No szkoda, że tak tutaj to na razie zrobiono. Tutaj mamy jeszcze mnóstwo innych opcji. Mamy tutaj detale terenu. Mamy tutaj efekty modeli. Water effects. Chyba, że to są shadery. Tak, to mogłyby być shadery. Te wszystkie tutaj opcje. Tylko zamiast suwaczków mamy takie combo boxy. Chociaż nie jestem pewny, czy to będą shadery, ale mamy też detale chmur. Efekt wiatru możemy sobie włączyć albo wyłączyć. To chyba też jest całkowita nowość. Overlay. Tutaj za bardzo nie wiem, co ta opcja robi. Ale dobrze, na razie nie będę nic zmieniał. I mamy anti-aliasing. Tutaj też mamy tą opcję. Wcześniej ona była w launcherze. I tutaj kolejna duża zmiana i duża nowość w najnowszym buildzie, że mamy już dodany kompozytor, czyli nowy taki silnik do renderowania wieloprzebiegowego, dzięki któremu grafika będzie znacznie polepszona, jeżeli chodzi zwłaszcza o cienie i o oświetlenie. I tak, pierwsza opcja to jest właśnie Shadow Quality. Możemy sobie ustawić w ogóle cienie. No w tej chwili widzimy, że samolot rzuca cień. Rzuca też cień na siebie. Mamy też cień w kokpicie. Możemy ten cień wyłączyć. O, ja go wyłączę. Tak, cienia nie ma. Możemy dać sobie niski cień. No widać, że właśnie jest pikseloza duża tego cienia.
Po prostu on jest tam renderowany pewnie jakoś na teksturze i jest to niskiej rozdzielczości tekstura, czy tam bufor może do uzyskiwania takiego cienia. Średni cień, wysoki cień i ultra. Także tak jest najbardziej też wyraźny i ostry ten cień. No, można powiedzieć, że cóż to za nowość, że FlightGear ma cień, ale niestety no, FlightGear tak miał tutaj dużą bolączkę z cieniami i z tego co chyba się orientuję, to tutaj po prostu twórcy samolotu musieli zadbać o cień w samolocie. Teraz dopiero to sam FlightGear będzie zapewniał cień. Wcześniej tutaj właśnie Cessna miał jakiś tam cień po prostu chyba rysowany takimi płaskimi bryłami, co też nie wyglądało za dobrze. Inne samoloty w ogóle nie miały cienia. Teraz w końcu FlightGear załatwi to kompleksowo. No i oczywiście nie tylko samolot będzie rzucał cień, ale także w pobliżu jakieś budynki, inne obiekty, które też no, będą w zasięgu naszych detali, jeżeli chodzi o opcję cienia. I kolejna sprawa to właśnie dynamiczne oświetlenie. Nie wiem, czy zobaczymy tutaj dynamiczne oświetlenie jako tako w tej Cessnie. Dobrze, może sobie włączymy tą Cessnę. Może odpalimy silniki po prostu. Tutaj Cessna autostart. Dobrze, silniki włączone, dajmy sobie noc, środowisko, czas, noc. No właśnie, ja widziałem filmy na YouTubie, gdzie rzeczywiście były pokazy takie robione, jak teraz będzie wyglądało oświetlenie we FlightGear. No tutaj widzimy właśnie lekką czerwoną poświatę od tych świateł nawigacyjnych, jak i tutaj zieloną poświatę. Nie wiem, czy to widać. Jeżeli nie macie jakichś refleksów na monitorach, to myślę, że to będzie widoczne. Włączę jeszcze światła lądowania. Zobaczmy, czy to coś zmienia. Tutaj za bardzo chyba nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o światło lądowania. Taki efekt już mieliśmy. Światła taksi. Okej, światła taksi też chyba wyglądają jak wyglądały. Tutaj widzimy, że sceneria w trzeciej wersji jakoś tutaj źle się renderuje, jeżeli chodzi o noc. Te tekstury są jakby dzienne albo po prostu nie wpływa na nie światło w żaden sposób i zawsze mamy jasne tekstury tutaj, co nie jest jeszcze fajne, ale oczywiście pamiętajmy, że to jest wersja deweloperska, więc powinno to być poprawione wszystko. Dobrze, wyłączę tutaj światła, wróćmy do dnia, tutaj czas, dajmy noon. Zresztą jeszcze światła mam włączone, ok. Dobra. No tutaj jakoś specjalnie aż tak dużych jeszcze efektów świetlnych, no chyba nie zobaczymy. Ale może też lepiej to będzie wyglądało, nie wiem, gdzieś na lotnisku, jak będzie więcej świateł dodanych, na pewno byśmy zobaczyli dużo fajniejsze opcje. To jest coś, co zapewniał kiedyś Rembrandt. Niestety Rembrandt nie był kompatybilny tutaj z atmosferycznym rozpraszaniem światła, no co powodowało, że musieliśmy wybierać albo ALS, albo Rembrandt, co nie było fajne, bo jednak ALS też fajnie wyglądał i dawał fajne efekty. Tutaj w końcu kompozytor rozwiązuje ten problem, że Rembrandt poszedł tak do kosza. I tutaj kompozytor, czyli nasze światełka, jak i cienie są kompatybilne z ALS-em i to jest super, super news, super wiadomość i będziemy to mieli w przyszłych wersjach FlightGear. No i mamy jeszcze opcje do włączenia, które w sumie już były chyba tutaj w większości wszystkie. Właśnie popatrzę tu jeszcze, tak mam włączone właśnie budynki z OpenStreetMap, ale jak już mówiłem, niekoniecznie tu będzie to działało z tą scenerią, którą sobie ręcznie dodałem. Tu random scenery było, roślinność, o tu jest chyba nowość, OpenStreetMap Trees, czyli drzewa. Drzewa z OpenStreetMap, czyli to też bardzo fajna opcja, będziemy mieli drzewa tam, gdzie jak ktoś na mapie w rzeczywistości zaznaczył, że jest drzewo, tak samo będziemy mieli drzewo tutaj w symulatorze. Także ja mam tą opcję włączoną, mamy też, że drzewa rzucają cień, jak i mamy jakieś obiekty scenerii. Dobrze, ale te wszystkie opcje tu były. Tutaj też te opcje już były w poprzednich FlightGearach. Tak samo opcje co do chmur. Także tyle, jeżeli chodzi o tutaj to okienko z opcji graficznych. Także mamy na razie omówione trzy wielkie zmiany. World Scenery 3.0, Photo Scenery. Tutaj jeszcze opcje z
kompozytora, jak i sam kompozytor, który został dodany do Flight Gear. I będzie jeszcze czwarta duża zmiana, ale na razie sobie wystartuję. Dobrze, ja tutaj na szybko wystartuję, będę sterował z klawiatury. Bo tutaj też nie podpiąłem sobie wolantu, bo na szybko nagrywam, że tak powiem. Okej, samolot w sumie sam wystartował. Nastawimy sobie heading. O, włączę autopilota, niech tutaj nam utrzymuje. Dobrze, może 500 stóp na minutę, niech się wznosi. Tak tutaj się prezentuje ta sceneria. No, widzimy też cienie właśnie rzucane przez samoloty. Tu będą też oczywiście cienie rzucane przez inne obiekty, gdyby były. No niestety nie ma budynków, bo tak jak mówiłem, coś jest nie tak, źle to chyba skonfigurowałem i nie mam open street map budynków dla scenerii w wersji 3.0. Tak się prezentuje też tekstura w tej scenerii. Właśnie się zastanawiam, czy to jest ta fototekstura. Tutaj właśnie powinny być budynki. Niestety tych budynków nie widać. Wyłączę na chwilę scenerię 3.0. Zobaczymy, jak to wygląda w scenerii 2.0. Tak, tutaj mamy właśnie budyneczki z OpenStreetMap. Także też to fajnie wygląda. Ja no, zastanawiam się, kiedy tylko te budynki zostaną w miarę na tyle poprawione, że nie będą tak wyglądać niektóre, przynajmniej klockowato. Tak jak tutaj te czerwone dachy, czy zielone takie dachy, no to nie wygląda zbyt realistycznie jeszcze trochę. No ale do Visual Flight Rule już ten Flight Gear dużo bardziej się nadaje ze względu na właśnie te zabudowania, które są, no, po prostu odzwierciedlają rzeczywistość. No i też właśnie OpenStreetMap, co ciekawe, ma się pojawić już. Cały świat OpenStreetMap w sumie już się pojawił w wersji 2020.3.7, jak pamiętam. Jest do ściągnięcia już cały świat, jeżeli chodzi o budynki i drogi, i mosty, linie kolejowe i tak dalej. To wszystko już można sobie pobrać dzięki TerraSync, czyli wystarczy włączyć pobieranie scenerii. Nie trzeba już samemu generować sobie tych budynków, co ja pokazywałem, jak sobie generowałem Warszawę i Wrocław. Teraz ma to zapewnić sam Flight Gear, ale niestety ta opcja jeszcze nie działała zbyt dobrze. To znaczy, trzeba było czasami na przykład sobie odświeżać tutaj przeładuj scenerię z opcji debuguj, żeby te budynki się pokazywały. Ale cały świat ma być też, te budynki mają być cały czas jeszcze przerobione na nowo i to chyba wciąż trwa ten proces przerobienia całego świata, no bo to jednak trzeba wiele godzin, żeby to wszystko przemielić. I te budynki właśnie też mają być poprawione. Przede wszystkim ma być optymalizacja poprawiona tych budynków, co też jest właśnie takim kolejnym krokiem w dobrą stronę, że to wszystko ma się dużo lepiej renderować i już jestem ciekaw, jak mi się, ile klatek wyciągnę w New York City, bo tam rzeczywiście to wymagało mocnego sprzętu. Ale dobrze, wróćmy do opcji renderowania świata w scenerii 3.0. Także tutaj właśnie jak czytałem newsletter, to też właśnie wracając do OpenStreetMap, no tutaj tak piszą twórcy, żeby nie kupywać nowych kart graficznych, że to wszystko będzie jeszcze optymalizowane, zwłaszcza te budynki z OpenStreetMap. Będzie chyba nowy format graficzny też wykorzystany, który jest lżejszy i też ułatwia rendering kartom graficznym. Dobrze, ja tu wleciałem w jakiś duży akwen wodny, przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda też i woda w nowej scenerii.
No, linia brzegowa wymaga jeszcze poprawy, chyba, bo tutaj jest taka dosyć kanciasta. Mamy jakieś cienie, chyba chmur na wodzie. No, to jeszcze nie wygląda to dobrze, tak? Pamiętajmy, że to jest wersja deweloperska, tu mamy jakieś ostre cięcie, tekstury na wodzie. No, ale skierujmy się w stronę też terenu. Zobaczmy naszą wysokość. Dobrze, już może dam lot. Utrzymywanie wysokości, znaczy się. Ja sobie wyłączę tę fotoscenerię, zobaczę, czy to coś. Czy to rzeczywiście coś zmienia. No i chyba nie, tak? To chyba nie jest fotosceneria. Więc to jest po prostu sceneria z World Scenery, znaczy tekstury z World Scenery 3.0, a nie z fotoscenerii. Więc ta opcja tutaj jeszcze nic nie robi. Takie mam wrażenie, tak. No więc póki co jeszcze nie mam fotoscenerii. No ale jest ten checkbox. Ciekawe, cóż trzeba zrobić, żeby sobie tą fotoscenerię mieć. Ale może dla tego rejonu nie ma fotoscenerii. Bo to pewnie też zależy może teraz, gdzie latamy. Z tyłu już jest teren ucięty, dosyć szybko się uciął. Może to jest też kwestia tutaj właśnie poziomu szczegółów, bo to też zostało, widzę tutaj, mocno zmienione. Mamy tutaj te paski, które były co do terenu i co do samolotów, ale tutaj też widzimy, że zostały dodane nowe paski dla World Scenery 3.0. A zobaczmy sobie na razie to. No to tu jest chyba jakiś bug, że mi tutaj nie renderuje tego. Bo tu sobie dałem na maksa. Tu mamy detale. No też możemy sobie zwiększyć. Ciekaw jestem, jak mi to siądzie na klatkarz. No ale chyba aż tak bardzo nie. No tutaj ciągle widać tą linię brzegową, jeszcze kanciastą, tak samo w różnych akwenach wodnych. Też widzę tutaj przy brzegach, coś się dzieje chyba z teksturą, coś chyba z antyaliasingiem, może z filtrowaniem tych tekstur, że one się tutaj tak ruszają. Ta sceneria mi się tutaj tak rusza. Także pamiętajmy, to jest wersja deweloperska, tu jeszcze dużo rzeczy będzie do poprawy pewnie. No i kolejna bardzo duża zmiana w nadchodzącej wersji FlightGear to jest przepisanie też interfejsu graficznego OpenGL. Tak, stara wersja tutaj wykorzystuje OpenGL maksymalnie do wersji 2.0, a najnowszy FlightGear ma wykorzystywać OpenGL w wersji 4, także tej ostatniej wersji, tak, czwartej. Oczywiście jest to dobry krok do przodu, dlatego że jednak no, technologia tak poszła do przodu, że OpenGL już został w ogóle zastąpiony przez tutaj Vulkan. Co już też mówiłem w poprzednich nagraniach, jeżeli chodzi zwłaszcza o performance, gdzie nagrałem odcinek o właśnie wydajności FlightGeara, to też już tam mówiłem, że właśnie stare wersje OpenGL-a wykorzystują bardzo starych metod do renderowania, bardzo starych funkcji, które zostały już wycofane w OpenGL-u 3.0 i po prostu zastąpione, muszą być zastąpione shaderami. Tutaj właśnie twórcy FlightGear no, przepisują teraz to wszystko na shadery, żeby to wspierało OpenGL 4.0 i no, będziemy mieli w końcu nowszy interfejs graficzny, co też myślę będzie takim krokiem do przodu, jeżeli chodzi też o przejście w przyszłości może na Vulkana. No jedyny tutaj może taki minus, że bardzo stare komputery czy karty graficzne no nie będą już prawdopodobnie wspierane, ale też jednak nie oszukujmy się, ja nie wiem, jak trzeba mieć bardzo leciwy sprzęt, żeby nie mieć wsparcia dla OpenGL-a chociażby 4, bo no nie wiem, myślę, że 5-letni sprzęt spokojnie ma OpenGL-a 4, bo to jest też bardzo stara technologia. Więc tutaj no trzeba iść do przodu i zostawić te stare sprzęty w końcu.
Także tak się prezentuje sceneria w wersji 3.0. Ciągle możemy tutaj podziwiać, jak to będzie wyglądało. Tutaj też właśnie w newsletterze możemy przeczytać, że obecna wersja FlightGeara 2020.3, ta właśnie z linii powiedzmy 3, to jest ostatnia wersja, która będzie wspierała OpenGL-a 2, co oznacza, że będzie działała, będzie kompatybilna ze starym sprzętem. Nowsze wydanie FlightGeara mają już być na OpenGL-u 4, więc ja jestem bardzo z tego zadowolony. Także jeżeli chodzi o takie najważniejsze zmiany, będzie World Scenery 3.0, nowa wersja całej scenerii świata. Rewelacyjny news. Ma być Photo Scenery, to też pewnie zależy od tego, czy rzeczywiście... No, bo trzeba mieć te zdjęcia satelitarne, czyli rzeczywiście będą pokrywały te zdjęcia satelitarne jakiś obszar terenu, na którym będziemy latali, to wtedy będziemy mieli pewnie te Photo Scenery zapewnione. Mamy kompozytora, który zapewnia nam dynamiczne cienie, jak i oświetlenie. Będziemy też mieli OpenStreetMap, w sumie już mamy OpenStreetMap dla całego świata, ale będzie on jeszcze poprawiony, ulepszony, będzie dużo bardziej wydajny, przynajmniej takie są zapewnienia. I będziemy mieli OpenGL-a w nowej wersji, jak i nowe shadery, mam nadzieję, co też usprawni renderowanie grafiki, może też doda jakichś lepszych wizualnych efektów. Także to tyle w tym odcinku, w tym przeglądzie wersji preview. Oczywiście zmian jest dużo więcej, jeżeli chodzi tutaj o menu, doszło jeszcze parę opcji. Ja ich jeszcze dobrze nie badałem, więc nie będziemy ich pokazywali w tej chwili. Na pewno sobie to możemy pokazać i powiedzieć później, jak już też wyjdą te nowe wersje. No niestety tutaj, jeżeli chodzi o release'y, to niestety nie nastąpi to szybko, bo z tego, co też wyczytałem, prawdopodobnie to wszystko może być dopiero na jesień 2022. Więc możliwe, że trochę poczekamy na te rewelacyjne nowości, no bo jednak wymaga to jednak dużo pracy, żeby na przykład cały ten World Scenery przygotować i tak dalej. Więc zobaczymy jak szybko to wszystko zostanie zaimplementowane. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam!